Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym żegnamy się z rokiem szkolnym 2016 na 2017. Chcemy pożegnać go bardzo uroczyście, z udziałem naszej pani dyrektor, wychowawców, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkoły, uczniów oraz zaproszonych gości, których serdecznie witamy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczuć sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu szkoły. Spocznij. Zapraszamy panią dyrektor. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz oficjalnie bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, księdza proboszcza, który jest u nas zawsze na zakończenie roku i na rozpoczęcie roku. Witam szanownych rodziców, szanownych uczniów. Witam wszystkich nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Moi drodzy, teraz oddajemy głos klasie 6A i 6B. Uczniowie z tych klas przygotowali nam krótki program artystyczny. A teraz zapraszam na krótki program artystyczny. Ten program wraz z ciepłymi słowami, w podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce. Całej Radzie Pedagogicznej Dyrekcji dedykujemy my, szóstoklasiści. Dziś nadszedł czas wspomnień i refleksji. Posłuchajcie. Nie wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most spleciony z cienkiej, kruchej trzciny, pomęconej łykiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szedłem pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłem, że przejdę ten most. A gdy teraz stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że go przeszedłem. Każda szkoła jest taka sama, a jednocześnie inna. Jest miejscem, gdzie przeżywamy wesołe chwile i jednocześnie miejscem, gdzie spotykamy się z rozczarowaniem i smutkiem. Ale mimo wszystko będziemy ją wspominać do końca życia. Teraz życie będzie stawiało przed nami coraz to nowsze problemy, których rozwiązanie będzie coraz trudniejsze. Z każdym dniem będziemy wchodzić w świat ludzi dorosłych. My jednak mamy nadzieję, że dojdziemy do upragnionego celu. Przecież to nasi nauczyciele uczą nas wytrwałości, uporu, zachęcają do działania, dodają odwagi. Dzisiaj chcemy podziękować naszym nauczycielom za opiekę, odwagę i przekazaną nam naukę. Postaramy się zapamiętać wasze słowa. Dziękujemy wam, drodzy pedagodzy, za trud i za serce. Za otuchę. Za podnoszenie poprzeczki i mówienie, idź dalej.
potrafisz, Stasiu. Za poświęcenie swojego czasu prywatnego na wyjście do teatru lub do kina. Za to, że byliście dla nas otwarci, a czasami zamknięci na amen. Za to, że uczyliście nas patrzeć w przyszłość, nie uciekać od problemów, ale je rozwiązywać. Za wyrozumiałość dla naszych poczynań, nie zawsze rozsądnych. Za cierpliwość, której było nam brak. Za to, że wierzyliście w nas, kiedy my przestaliśmy wierzyć. Za to, że nauczyliście nas dostrzegać innego człowieka, jego potrzeby i jego świat, oby tolerancja towarzyszyła nam na co dzień. Dzisiejsze spotkanie to okazja, by przeprosić wszystkich za nasze błędy, niewłaściwe zachowania, raniące słowa, ale nie swoich kłamstw.
Myślcie o wybrykach, o tym, co my zepsuliśmy w imieniu Boga. Przepraszamy za te figle, za te psoty. Przepraszamy za problemy i kłopoty. Przepraszamy za te wszystkie przykre dni. Pamiętajcie, że co złego, to nie my. Znowu minął kolejny dzień. Czerwiec śpiewał pieśń o wolności. Wokół zieleń, słońce i dzień. I już nic mnie w ogóle nie złości. Nie ma już dzwonków, szóstek i pał, wkuwania czegokolwiek po nocach. I mam już wszystko, co bym chciał. Złoty piasek i morski piach we włosach. Były stopnie klasówki stres i przyjemne przerwy i przyjaźń. Bo to zwykle tak w życiu jest, że w swych paczkach czujemy się raźni. Było tyle radości i łez, i spełnionych marzeń, nadziei, a wszystko, co przed nami jest, nie radością słonecznych niedzieli. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegu wiszących nad lata dniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannych wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych po całym wschodów książąt. Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie. Słońce wschodzi i zachodzi, drzewa kwitną, liście ronią, my świat kształtujemy naszą dłonią. Profesorom naszym jeszcze życzyć chcemy dziś serdecznie, by ten wakacyjny czas bardzo wzmocnił siły w Was. Śpiewamy dla Was właśnie, niech słońca Wam nie zabraknie, radości i pogody. Czy w górach, czy nad wodą, bimbajcie na potęgę. Rzućcie w diabły tę mordęgę, rzućcie pióra i tę księgę, wypoczynku nadszedł czas.
uczniom. Dziękujemy jeszcze raz uczniom klasy 6A i 6B. Brawa. Oczywiście paniom, które przygotowały tę uroczystość.